Siemaneczko, jesteśmy w Akademiku Student Depot w Łodzi, a to jest program Zbudowany, w którym wraz ze mną odwiedzacie duże i ciekawe zakończone budowy. Koniecznie oglądajcie do końca, ponieważ mój kanał właśnie wbił 10 koła subskrypcji, także zostawcie mi taki prezent. Warto, ponieważ z menadżerką tego akademika zrobiliśmy dzisiaj ciekawy challenge. Nazywam się Patryk Nocek, lecimy z odcinkiem. Przedstawiam Wam Konrada, który jest odpowiedzialny za to, żeby wszystkie pokoje w tym akademiku nie były puste. Siemanko, Konrad. Hey. Powiedz mi, co my mamy tutaj za przestrzenie wspólne, bo widzę, że jest naprawdę elegancko. Zaczniemy od centralnego miejsca akademika, jego serca, w którym gromadzą się studenci głównie wieczorami i w nocy, bo lubią sobie spędzać tutaj czas. Jesteśmy w naszej kuchni. Kuchnia, jak widać, duża, przestronna, wyposażona w dwa piekarniki. Potem Magda Ci opowie o pokojach, bo w pokojach też mają aneksy kuchenne, natomiast nie mają tam piekarników. Piekarniki w ciągłym użytku, pieką ciasta, pieką mięsa, robią lasagne. 8 palników w kuchni indukcyjnej, do tego dwie mikrofale, jeżeli chcą podgrzać sobie coś szybkiego, wiadomo, zlew. No i coś, czego nie mają też w pokoju. Czy bieżąca woda? Bieżąca woda. Jest bieżąca woda. A tu jest zmywara, można sobie po gotowaniu wstawić, wyprać i zabrać do pokoju. Okej, okay. Czyli ja rozumiem, że tutaj takie grubsze gotowanie, a w pokoju paróweczki albo takie żywki chińskie w pokoju, tutaj grubsze gotowanie. Tutaj też przygotują sobie posiłki i zabierają je potem do pokoju cichej pracy, jak mają jakieś grubsze zadania. Z fajnych rzeczy, ciekawych, mamy automat, także jak złapie cię mały głód tak zwany, to możesz w nocy o każdej porze zejść. Z ciekawostek, automat do kawy został już dwa razy zhakowany. Przez studentów naszych, tak. Zakładamy, że to studenci Politechniki. Za pierwszym razem grali w gry, za drugim razem wrzucili portret pukanego w klauna. Grali w gry na automacie do kawy? Na automacie do kawy, tak. Właściciel automatu nie wierzył, dopóki nie pokazaliśmy mu nagrania na kamerę. Także tak to wygląda. Przejdziemy dalej, bo dalej jest najciekawsza moim zdaniem rzecz. Oprócz tego, że są tu miejsca do spędzania wolnego czasu. Taki chillout trochę. Tak, można sobie zrobić chillout. Też można przygotować tam coś do jedzenia i studenci to robią, siadają tutaj. Natomiast z ciekawych rzeczy, coś, co jest no, chyba w naszej sieci tylko u nas, a mianowicie scena. Ze sceną wiąże się ciekawa historia. Mieliśmy kiedyś tutaj, rodzice przyjechali z córką. Córka studiuje na Akademii Muzycznej. Jak się dowiedziała, jak zobaczyła tę scenę, od razu poszła zrobić rezerwację. Poczuła się gwiazdą. Mieszka z nami, występuje. Tutaj dwa koncerty żeśmy już jej tutaj zorganizowali. Bardzo ładnie śpiewa, studenci są zadowoleni. Także tak to wygląda. Czyli tutaj w tą stronę jest scena, ale widzę, że też w drugą stronę, jakbyśmy się odwrócili, to tak jak my teraz siedzimy tak, sobie na scenie, tak, ale tutaj jak meczyk, czy też tak, sobie rozwijany ekran, na górze jest rzutnik. Jak robimy karaoke, tu śpiewają, czasami siedzą i śpiewają, siedzą przy stolikach, oglądają mecze. Także tutaj odbywa się życie towarzysko-kulturalne naszego akademika. W sezonie letnim mamy też ogród na zewnątrz, tutaj dookoła nie ma żadnych bloków, także nikt się nie skarży na hałas. Studenci sobie siedzą, czasami nawet do późna i chillują. Okej, okay, a mówisz tutaj Akademia Muzyczna pod względem tej sceny, a jeżeli chodzi ogólnie o studentów, to jakich jeszcze tutaj macie studentów? Studentów, czy ten akademik jest świetnie położony. On jest położony 10 minut drogi od kampusu Politechniki Łódzkiej. Pieszo gdzieś? Pieszo, tak, na piechotę wychodzisz tutaj, przechodzisz dookoła i jesteś na kampusie. Mamy natomiast najwięcej studentów z Uniwersytetu Medycznego. Oni sobie cenią to, że w akademiku, poza tym akademik jest bardzo dobrze położony blisko Halera i Żeligowskiego, tam gdzie mają część zajęć, także też czasami jak jest ciepło, chodzą sobie na piechotę. Natomiast cenią sobie tutaj przede wszystkim ciszę i spokój, to, że dbamy o to, żeby nikt tutaj nie przeszkadzał i to nawet w ankietach wychodzi, że są zadowoleni. Okej, okay, a propos tej ciszy i spokoju, to widziałem, że macie tutaj takie pomieszczenie, gdzie można się pouczyć. Przejdziemy, pokażę Ci pomieszczenie nasze do ciebie pracy. Partnerem programu jest Plan Radar. Cyfrowe narzędzie do zarządzania zadaniami, komunikacji i raportowania. Linki do partnera w opisie materiału. Okej, okay, czyli właśnie na przykład jak tą medycynę, czy tak jak ja na przykład studiowałem na Politechnice budownictwo, no to tutaj faktycznie mogę się w skupieniu, rozumiem, pouczyć. Tak, tutaj przychodzą nasi studenci, robią projekty grupowe. Wiesz, nie wszyscy lubią siedzieć w pokoju i się alienować. Czasami warto jakiś problem czy zrozumieć lepiej temat
wymieniając się spostrzeżeniami ze swoimi kolegami i koleżankami, to przychodzą tutaj. To jest też dostępne 24 godziny na dobę. Tutaj jest zieleń, tutaj mamy tablicę, zresztą jak widzisz zapisana jest. Możemy sobie tutaj pracować, uczyć się, no i zdobywać wiedzę. Tak. Powiem Ci, że nie wiem, czy to będzie słychać na materiale, ale jak weszliśmy tutaj, to zupełnie inna akustyka. To chyba przez ten sufit. Tu jest zupełnie inna akustyka, tak. Sufit jest dźwiękochłonny, dlatego bardzo fajnie się tutaj rozmawia. Jeszcze jak zamykamy drzwi, to już w ogóle nie dobiegają dźwięki z zewnątrz, także tutaj naprawdę studenci bardzo sobie cenią to pomieszczenie. Przebywają w nim, akurat trafiliśmy taki moment, gdzie możemy tutaj swobodnie porozmawiać, natomiast zazwyczaj tutaj każde miejsce jest zajęte. Okej, i rozumiem, tutaj studenci twoje szare komórki przećwiczyli? Tak, tutaj studenci męczą się intelektualnie, natomiast przejdziemy do miejsca, w którym rozrywają się fizycznie, odpoczywają po ciężkich zajęciach w naszej siłowni, bardziej popój fitness, natomiast no to zostało skrojone na potrzeby naszych studentów, głównie korzystają z bieżni. Co jeszcze? Jeszcze a propos lokalizacji, świetnie położony akademik, 10 minut na piechotę mamy Zatokę Sportu, tam są ścianki spinaczkowe, tam jest basen, tam jest sauna, także mieszkając u nas można tam korzystać. Studenci Politechniki w ogóle mają tam zniżki duże. W ogóle olimpijski. Tak, jest basen olimpijski, są ścianki spinaczkowe, także gdyby to pomieszczenie było mało, to mogą zawsze sobie podskoczyć. Natomiast tak jak widzisz, sala fitness, ćwiczą, dbają o formę, działają i odpoczywają, dostępne 24 godziny na dobę, wliczone w czynsz, także nie musisz się niczym martwić. Przysłałem Wam Magdę, która jest odpowiedzialna za to, żeby wszystko dobrze prażyło w tym akademiku. No cześć, witaj. Powiedz mi, co tutaj można jeszcze ciekawego robić oprócz studiowania? Słuchaj, to jest nasza perełka. To jest game room. Jak widzisz, dysponujemy świetnym sprzętem. Czasem nawet mam wrażenie, że niektórzy z naszych studentów przyjeżdżają tylko dla tego pokoju. Piłkarzyki, planszówki, no i to, co jest najcenniejsze w tym pokoju. Dwie PlayStation 5, jak widzisz, wyścigi. Okej, to ja bym do tych wyścigów trochę nawiązał. Mam tutaj challenge dla nas, taki ciekawy. Mamy pokazywać pokój na 7 piętrze. To robimy, ty masz hulajnogę, ja mam one wheela, robimy wyścig po akademiku. Kto pierwszy tam dotrze? Chodzę to z przyjemnością. Lecimy. Magda, to zaczynamy nasz challenge. Ścigamy się do jakiego pokoju? 713. 3, 2, 1, go! Ale jesteś. Gratuluję, wygramy. Bardzo dziękuję. Po tym całym challenge'u strasznie się zmęczyłem. 7 pięter do góry, trzeba było chwilkę odpocząć, sprzęty zaparkowane. Powiedz mi, jaka to jest w ogóle powierzchnia, no bo zmęczyłem się, no bo powierzchnia duża, nie? 4 gratulacje, ja bym nie dała rady. Tak, powierzchnia całkowita budynku to prawie hektar, z czego 5277 metrów to sama powierzchnia mieszkalna. No i dodam dodatkowo, że mam dla Ciebie małą niespodziankę. Ja mogę nie być zbyt obiektywną osobą, bo ja uwielbiam swoją pracę, szczerze, więc proszę Cię do naszego mieszkania. Kozi. O, cześć! Siemanko, Patryk. Patryk, bardzo ładnie masz na imię. Powiem Ci, że jak na męski pokój w akademiku, to coś tutaj jest za bardzo posłuszane. No, staram się jak najbardziej, cały czas tutaj sam żyję, więc staram się tutaj, mamy wspólne odkurzacze, mamy wszystko zapewnione przez akademik, także staramy się co najmniej raz, dwa razy w tygodniu staram się tutaj odkurzyć, nie? Dwa razy w tygodniu odkurzyć, ten nie wierzy. To chyba na te nagrania. Dobra, opowiadaj, co tutaj masz w pokoju. Słuchaj, no przede wszystkim mam w lewo w wymach wszystkie tutaj kosze. Oczywiście na dole mamy wspólną pergolę i tam wszystko wyrzucamy. Lodóweczkę na moje małe klamoty, do tego jeszcze płytę indukcyjną, czajniczek, łazieneczkę, no i szafki, tak? Dużo szafek na jakieś garnki, nie ma garnki.
do tego w łazience mamy prysznic oczywiście, umywalkę, lusterko, no i toaleta, tak? W zasadzie jak kawalerka, wszystko jest co... Tak, oczywiście, że tak. Do tego jeszcze tutaj w pokoju dziennym mam szafę, łóżko, no i do tego jeszcze biurko, na biurku wszystkie niezbędne rzeczy typu laptop i jakieś książki do nauki. Jeżeli chodzi o ten pokój, to miałeś też kiedyś takie doświadczenie, że wynajmowałeś nie w akademiku, tylko u prywatnego właściciela? Tak, rok temu wynajmowałem u prywatnego właściciela kawalerkę w kamienicy. Tam niestety było dużo bolączek, typu jak kran nam się zepsuł, to musiałem się prosić aż pół roku, żeby właściciel przyjechał. Tutaj nie mam tego problemu, bo mamy pana Sławka technicznego, więc jak cokolwiek mi się zepsuło, to od razu wysyłam do niego powiadomienie mailowe i następnego dnia pan Sławek przychodzi do nas i już wszystko naprawia. Jakie jeszcze są tutaj zalety z tego, że to jest akademik, a nie prywatne jedno mieszkanie, tylko że to jest więcej tych osób? Więc to przede wszystkim to, że mamy tutaj znajomych dookoła, więc mamy lokalną społeczność, są organizowane eventy mniej więcej co tydzień. Teraz w przyszłym tygodniu ma się odbyć Zumba. Ja oczywiście na to Zumba nie będę uczestniczył, ale mamy jeszcze też siłownię, gaming room, tam sobie gramy na playkach. Także generalnie i wspólną kuchnię, tam sobie razem gotujemy, siadamy, do tego patio na zewnątrz. Do tego jeszcze dochodzi to, że nie muszę w końcu mieć własnej suszarki. Pranie wszystko przygotowuję bezpośrednio w pralni. Na każdym piętrze mamy pralnię i suszarnię. Okej, Magda mi jeszcze tej pralni i suszarni nie pokazała, także idę i mam nadzieję, że mi pokaże to pomieszczenie. O, super. Proszę, do zobaczenia. Trzymaj się. Cześć. Pokaż mi w takim razie, Magda, jak wyglądają te pralnie u Was. No to tutaj, tak? Tak, zapraszam Cię bardzo serdecznie. Okej, widzę dokładnie ten sam neon, który był w warszawskim Student Depot. Jak będziecie chcieli obejrzeć ten odcinek, to link macie w opisie. Tylko tam ta pralnia i suszarnia była sporo większa niż tutaj u Was. To prawda, tylko że jest tutaj ogromna różnica, bo nasza jest na każdym piętrze. Czyli studenci mają dużo bliżej. No i dalej jednak są to pralki razem z suszarką dostępne. Okej, czy oprócz pralni, pralek i suszarek, tutaj jeszcze widzę, mamy takie pomieszczenie, gdzie można wypracować, więc też fajnie, że studenci nie muszą tego robić w pokoju. Powiedz mi, bo Konrad wspominał, że mieliście tutaj fajny incydent związany z oszukiwaniem studentów na właśnie pralni i suszarni. Jak to wyglądało? To prawda, więc zacznę może od początku. Nasza pralnia jest płatna, kosztuje 6 zł za 1,5 godziny prania. Są rekordziści, którzy na jednym obiegu potrafią zrobić ich 4. No wiesz, 15-minutowe z wyjęciem, włożeniem, wyjdzie tyle czasu. A historia jest taka, że okazało się, że jedno z gniazd jest niepodłączone po naszą pralnię. No i niestety, wiesz, jak to życie studenckie, oszczędności, udało się zaoszczędzić. Wyjął gniazdko, przepiął, tak. I mówił mu za darmo. No to fajnie. Oszukam życie. Tak, no teraz już nie oszukamy, łączyliśmy to. Dziękuję Wam serdecznie, że zostaliście do końca, a to oznacza, że na pewno temat akademików Was interesuje. Zatem rzucam Wam tutaj odcinek z warszawskiego najnowszego akademika Student Depot, a poniżej całą playlistę, którą stworzyłem, bo już kilka akademików odwiedziłem, więc tutaj macie playlistę z akademikami. Tutaj natomiast subskrypcja mojego kanału. Patryk Nocek, cześć, cześć!